Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce. Zapraszam Państwa na miesięczne czytanie na czerwiec bieżącego roku. Zobaczymy, co tam karty ciekawego chcą zasugerować. Jak wiecie, karty mam już potasowane, więc od razu przejdziemy do czytania. Przełożymy i już patrzymy, jakie energie będą kierowały w danym miesiącu. Sytuacjami, różnymi sprawami w Państwa prywatnym życiu. Pierwsza karta, energia, z jaką Państwo wchodzicie w miesiąc czerwiec. Cesarz, bardzo ładnie. Co pomaga bądź przeszkadza? As, miecz. Państwa działania w tym miesiącu. Będziecie jakieś kroki podejmować, jakieś decyzje. Paźmiecz. Co odchodzi do przeszłości, a ma jeszcze troszeczkę taki nacisk na teraźniejszość. Piątka mieczy. Trochę tych mieczy jest. Bardzo intelektualny miesiąc się zapowiada. Co będziecie Państwo planować, analizować, nad czym rozmyślać w tym miesiącu? Dziewięć kielichów. No tak, jak tutaj spełnić się, tak? Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca, dwa denary. Czynniki wewnętrzne, czyli Państwa nastawienie do całej tej sytuacji. Karta gwiazdy. Czynniki zewnętrzne, czyli otoczenie, rodzina, przyjaciele, współpracownicy. Królowa buław. Tak patrzę, czy wszystko widać, ale chyba widać. Chyba się tutaj zmieszczę. Ok. Państwa obawy lub nadzieje. Trzy miecze. I koniec miesiąca. As denarów. Bardzo ładnie. W tle czytania mamy ósemkę mieczy, czyli jakieś ograniczenia, ale takie, które sami Państwo sobie tutaj wymyślają, stwarzają. Oczywiście jeszcze karty na koniec podopytujemy, tak? Podokładam dodatkowe, jakby jakaś sytuacja była niejasna, ale teraz przechodzimy do czytania. Główna energia, energia cesarza. Energia władzy, energia potęgi. Takiego majestatu, wysokiej pozycji, pokaźnych zasobów finansowych. Być może jest to rozwój Państwa kariery zawodowej. Ci z Państwa, którzy szukali do tej pory pracy, ta praca się pojawi. To będzie świetna propozycja, bardzo taka obiecująca pod względem i stanowiska, i wynagrodzenia. Natomiast ci z Państwa, którzy mają pracę, może to oznaczać awanse, dodatkowe jakieś funkcje, podniesienie wynagrodzenia, czyli premie, dodatki. Karta zapewniająca podniesienie wygody Państwa życia, tak? Czyli taki no, dostatek, że tak powiem, w pełnym tego słowa znaczeniu. Karta cesarza, jest to karta zodiakalnego barana, więc duży wpływ w tym miesiącu na Państwa polepszenie się sytuacji mogą mieć osoby spod tego znaku, być może przełożeni, być może współpracownicy albo jacyś dobrzy przyjaciele. To jest też karta ojcostwa, więc niektórzy panowie, którzy mnie słuchają, mogą
usłyszeć, że zostaną niedługo tatusiami, tak? Karta dobrego, takiego opiekuńczego, dojrzałego ojca. Co jeszcze możemy powiedzieć o cesarzu? No, cesarz to władza, to odpowiedzialność, panowanie nad sytuacjami, kontrolowanie ich, to jest też takie sprawiedliwe i bezkompromisowe podejście do różnych spraw, tak? Więc w tym miesiącu będziecie Państwo naprawdę no, wynoszeni tutaj na, na wyżyny, że tak powiem. Wszystkie sprawy urzędowe powinny być pozałatwiane bardzo pozytywnie. Państwo będziecie tutaj trzymać pełną kontrolę nad wszystkim. Ludzie będą i sytuacje sprzyjali bardzo pozytywnie wszystkim sytuacjom, które w tym miesiącu jakoś będą się tutaj akcentowały. Ogólnie bardzo pozytywna karta, gwarantująca takie bezpieczeństwo i finansowe, i materialne, ale też pozycję społeczną, tak? Czyli nie musimy się tutaj obawiać jakiegokolwiek, że tak powiem, niepowodzenia, bo ten cesarz, no, no jest to władza, czyli ludzie będą się tutaj liczyli z Państwa zdaniem i naprawdę będą Was uważać za taki niezwykły autorytet. Będą Was szanować i no, być może nawet słuchać, być może co niektórzy będą zarządzać tutaj większą jakąś grupą ludzi, tak? Bardzo dobrze. Jest to karta takiej pewności siebie, bezkompromisowości, asertywności, takiego dążenia do celu, tak? Dlaczego tak zaczęłam od tej pracy? Ponieważ karta, która pomaga bądź przeszkadza, jest to As Mieczy. As Mieczy mogą być to jakieś sprawy, które wymagają wyjaśnienia. To jest jakieś sytuacje, jakieś prawdy tutaj ujrzą światło dzienne. To są też rozmowy kwalifikacyjne, podpisywanie jakichś umów urzędowych, umów o pracę. Więc jak najbardziej tutaj to zwycięstwo leży po Państwa stronie, wszystko się ładnie powyjaśnia i będzie dalej kierować się w bardzo dobrym dla Państwa kierunku, tak? Kierować w kierunku, no przepraszam. Więc bardzo fajnie, ten as tutaj gwarantuje taką czystość relacji. Nie będzie nic zatajone, wszystkie sprawy będą ładnie, klarownie przedstawione. Nie będzie jakichś drobnych druczków, jakichś zakłamań, zakrytych spraw, tylko czysta prawda będzie tutaj ujawniona, tak? Więc wszelkie jakieś urzędowe sprawy do powyjaśniania, związane z pracą bądź z Państwa takim życiem osobistym, będą tutaj ładnie układać się po Waszej myśli i wszystko będzie takie prawe, takie prawdziwe i bez nutki jakiegoś kłamstwa, oszczerstwa i zakłamania, tak? Więc ten miecz sprawiedliwości, ta prawda będzie tutaj Was prowadzić w tym miesiącu i pomagać w utrzymaniu tej władzy cesarskiej, tak? Czyli umowy, wyjaśnianie jakichś spraw, rozmowy kwalifikacyjne, może podejmowanie jakiejś nauki, albo odkrywanie jakiejś prawdy. Będziemy się w tym miesiącu dowiadywać różnych być może informacji, które gdzieś tam od jakiegoś dłuższego czasu były może zaplątane, zagmatwane, to teraz wszystko ładnie się to oczyści i będzie taka swobodna atmosfera. No i to jest też wielka mądrość, tak, kierowanie się faktami i mądrym podejściem do sprawy, czyli ta władza cesarska, czyli ta odpowiedzialność i kierowanie tym swoim życiem będzie bardzo mądre i przemyślane, tak? Żadnych głupot tutaj nie widzę, takich chaotycznych, jakichś nieprzemyślanych, jak na przykład w karcie głupca, tak? Że na hura coś robimy i później zastanawiamy się, czy dobrze zrobiliśmy. Nie, to wszystko będzie takie mądre, zdrowe i przemyślane. I teraz tak, Państwa zamiary w tym miesiącu. Mamy tutaj pazia mieczy, czyli mogą być to jakieś nowe informacje. Będziecie Państwo tutaj dowiadywać się
szukać jakiegoś pomysłu, właśnie zdobywać jakąś wiedzę, jakieś informacje, być może biegać po urzędach i załatwiać jakieś papierkowe sprawy. Co niektórzy tutaj będą na przykład obserwować, jak sytuacja dalej się będzie rozwijać. Paź mieczy to jest taka młoda energia, ale to też jest taka bystra energia i kierująca się mądrym podejściem do wielu rzeczy. Czasami ten paź może powiedzieć za dużo i nietaktownie. Troszeczkę jest jeszcze roztargniony i nie taki zdyscyplinowany, ale jak najbardziej on chłonie wiedzę, chce tej wiedzy, chce szukać informacji, więc no, będą tutaj na pewno jakieś sprawy do pozałatwiania, które mają okazję się wyjaśnić. Tak, być może jakieś urzędowe, a być może właśnie poszukiwanie nowej pracy czy nowego zajęcia, jakieś pisma. Karta troszeczkę ostrzega, żeby tylko nie wdawać się w jakieś intrygi, jakieś plotki, tak? Jakieś pomówienia, bo to może też tutaj mieć zły wpływ na cały ten miesiąc, ale przy karcie gwiazdy widzę, że to jest bardzo pozytywne. Po prostu zbieranie informacji na jakiś temat, który Państwa w tym miesiącu będzie bardzo interesował. Być może oczekujecie na jakieś maile, na jakieś listy polecone, na jakieś wieści w związku z daną sprawą. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi piątka mieczy, która troszeczkę jeszcze jakiś tutaj swój cień będzie kładła na aktualny miesiąc. Piątka mieczy, wydaje mi się, że ktoś Państwa nieładnie w przeszłości potraktował, być może wykorzystał, oszukał. No i teraz wreszcie tutaj będzie jakaś prawda ujawniona, wreszcie te sprawy się, tak jak mówię, wyjaśnią, wszystko będzie już po prostu jasne, klarowne, nie będzie jakichś niedomówień, jakichś pretensji. I te sprawy tutaj przykre, jakieś być może pyskówki, jakieś takie ostre dyskusje, awantury odchodzą do przeszłości. Piątka mieczy, karta też oszustwa, jakiegoś rozczarowania albo poniesienia klęski, być może w jakimś procesie załatwiania jakichś spraw, tak? Więc być może do tej pory jakieś drzwi były przed Państwem zamknięte, ciężko się było do nich dobić, dostać, nawet przez okno, a teraz po prostu no, Państwo są na tej mocnej, wygranej pozycji i wszystko powinno dalej pięknie się układać. Więc te manipulacje, te takie niemiłe chwile są już za Wami. Oczywiście ja zaraz podokładam karty, więc nam tu się historia może troszeczkę zmienić, ale najpierw chciałabym taką ogólną energię przesłać, przekazać. Powiedziałam o tej ósemce mieczy, że Państwo stawiają sobie jakieś ograniczenia. Być może za dużo jest jakiegoś pesymizmu, być może za dużo takiego czarnowidztwa, być może mało wiary w siebie, że coś Wam się uda, że jednak ta prawda zwycięży i że jednak może być inaczej niż Wam w tej głowie gdzieś tam te beznadziejne myśli ciągle krążą. Pamiętajcie, że ta kobieta tutaj na tej karcie ma związane ręce, zakryte oczy i tak naprawdę może kierować się tylko zmysłem, nawet nie słuchu, bo chyba uszy nawet ma zawiązane, tak? Czyli tak naprawdę nie może dotknąć, nie może zobaczyć, nie może posłuchać. Do tego jest jeszcze ogrodzona 8 mieczami. Wydaje się, że jest w pułapce, że jest w sytuacji bez wyjścia. Tak naprawdę w którąkolwiek stronę by zrobiła krok, to no nie wie, nie, ma ograniczone ruchy, nie może się wydostać, tak? Ale zobaczcie, przecież tutaj przed nią jest furtka, że tak powiem, tak? Ona spokojnie, jakby sobie tylko, nie wiem, jakoś przycupnęła, o ten miecz rozwiązała te sznury, zdjęła opaskę z oczu, zobaczyła, że jest wyjście z tej sytuacji, bo z każdej sytuacji jest wyjście. Tylko na niektóre sprawy trzeba czasami spojrzeć z innej perspektywy. I nie układać sobie w głowie samych złych wizualizacji, samych takich pesymistycznych
myśli, ponieważ to, o czym myślimy, to przyciągamy, tak? Więc jeżeli będziemy tkwili w takiej energii właśnie, a nic mi się nie uda, ja to mam ciągle pecha, to jest niemożliwe, żeby to się stało. Takie sytuacje niestety będą Państwu ciągle towarzyszyły i tak naprawdę nic nigdy się nie zmieni i nie wyjdziecie tutaj z tej klateczki. Więc sami sobie stwarzacie jakieś ograniczenie, że tylko inaczej zaczniecie postępować, inaczej myśleć, spróbować chociaż. Zobaczycie, jak sprawy łatwo się potoczą, tym bardziej, że pod spodem macie kartę umiarkowania, czyli wróci spokój, wróci równowaga i harmonia w Waszym życiu, tak? Tylko musicie przestać sami się ograniczać, stawiać sobie jakieś dziwne takie... Tak naprawdę sami stawiacie pułapki na siebie, na swoje życie, na swoje podejmowane kroki, tak? Więc unikamy tego w czerwcu. Dobrze. Co w głowie? Co w myślach? Co w marzeniach? No i bardzo ładnie, bo mamy kartę 9 kielichów. Karta zadowolenia, spełnienia, luksusu, wygodnego życia. Zobaczcie, no tutaj naprawdę przepych jest na tej karcie. Ten pan jest naprawdę odziany w bardzo bogate szaty, jest zadowolony z tego, co ma, jest zadowolony z siebie, ze swojego własnego sukcesu i bardzo dobrze się czuje we własnym towarzystwie, jest dumny z siebie, tak? I Wy o tym marzycie, żeby wreszcie był taki spokój emocjonalny, ta równowaga, to bezpieczeństwo emocjonalne, żeby wreszcie szczęście zawitało do Państwa życia i żeby te myśli się uspokoiły, tak? Pragniecie tego szczęścia, tej stabilizacji, tej równowagi, spełnienia. To jest też karta mówiąca o tym, że dobrze się czujecie w swoim towarzystwie, ale też dobrze się czujecie ogólnie w towarzystwie ludzi, tak? Jesteście spełnieni, zadowoleni, sprawiacie sobie same przyjemności, po prostu jest Wam wygodnie, dobrze, czujecie się świetnie, czujecie taki komfort psychiczny i nawet taki, no, nawet fizyczny, tak? Bo jest Wam po prostu dobrze. Więc o tym marzycie, moje kochane koziorożce, w czerwcu. Na przykarcie denarów tutaj widzę, że być może o takim właśnie zamożniejszym, wygodnym życiu, tak? Żeby już nie martwić się o te pieniążki, żeby była praca, żeby były finanse i wtedy w tej głowie jest taki spokój, tak? Tym bardziej, że dla koziorożców jako znaków ziemskich, no materia jest niezwykle ważna. Koziorożec bardzo źle się czuje, jak nie ma pieniędzy, bardzo lubi pracować, oddaje całe swoje serce pracy, tak? Jest to dla niego bardzo niezwykły aspekt i taki ważny w życiu, żeby właśnie te pieniądze były, żeby zapewnić takie bezpieczeństwo i byt materialny swojej rodzinie. 9 kielichów. Realizacja swoich marzeń, spełnienie marzeń. No bardzo Wam tego życzę, żeby właśnie Wasze marzenia się spełniły. I teraz tak, co mamy w połowie miesiąca? W połowie miesiąca mamy kartę 2 denarów. 2 denary. Dwie osoby, być może spółka, być może jakiś drugi interes, dodatkowa praca, dodatkowe zajęcie. Ale mnie ta karta głównie pokazuje to, żeby zachować właśnie ostrożność w wydawaniu pieniędzy, tak? Zobaczcie, ten mężczyzna tutaj na tym zdjęciu, ten chłopiec, stoi na jednej nodze. Stoi na śliskich kamieniach, które podmywa wzburzone za nim morze. Te statki falują po prostu, no sztorm jest niemiłosierny. Jeżeli jest sztorm, to na pewno jest ogromne wiatrzysko. A on stoi na jednej nodze i mimo tego jeszcze żongluje tymi denarami. Czyli co mówi nam ta karta? Że bez względu na to, jaka sytuacja będzie burzliwa w Waszym życiu, że może być raz dobrze, mogą być te wiatry sprzyjające, ale mogą być takie, gdzie wieje nam w plecy i wręcz nas popycha i tracimy tą równowagę, tak? Państwo muszą sobie poradzić. Bez względu na to, czy jest sztorm, czy jest deszcz, czy jest wichura, czy jakiekolwiek tornado, musicie zachować równowagę finansową. Ja oczywiście mówię to w przenośni, tak? O tych zjawiskach atmosferycznych. Tu chodzi właśnie o Państwa życie, że nieraz nie jest tak pięknie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nieraz naprawdę brakuje nam do pensji. Musimy jakoś sobie w życiu radzić, więc karty tutaj ostrzegają, żeby za bardzo
nie roztrwaniać pieniędzy, żeby te wydatki były przemyślane. No i żeby coś tam co nieco jednak na tą czarną godzinę odłożyć, tak? Żeby po prostu, bo może być raz dobrze, raz źle, tak? To jest karta mówiąca, że raz jest dobrze, raz jest źle, raz może być na górze, raz na dole. To jest też karta karmy, więc być może tutaj jakieś zobowiązania karmiczne będą się realizowały w tym miesiącu. Ale pamiętajcie, żeby względu na wszystko, żeby te decyzje finansowe były przemyślane, bo nie zawsze świeci słońce. Może być tak, że będzie źle, a wtedy jak nie będzie pieniędzy, no to już ubóstwo, prawda? Co jeszcze o dwóch denarach? Dwa denary jest to karta mówiąca o tym, że być może będą się Państwo nad czym zastanawiać. Być może będzie jakiś wybór przed Wami. Być może dwie oferty pracy i będziecie się zastanawiali, która będzie korzystniejsza, tak? Która przyniesie większe dochody, albo która będzie bardziej atrakcyjniejsza ze względu na warunki tej pracy dla Was, tak? Która będzie po prostu być może lżejsza, bardziej atrakcyjniejsza. Wybór. Wybór, zastanawianie się, jakaś decyzja. Wahanie, niezdecydowanie, jakieś wątpliwości z tym związane. Ale dopytam jeszcze, o co konkretnie tutaj chodzi. Jakiś balans tutaj, jakieś takie zachwiania mogą być. Dobrze. I teraz tak, czynniki wewnętrzne, czyli co Państwo tak naprawdę czują wewnętrznie na całą tą sytuację. Mamy kartę gwiazdy, kartę zodiakalnego wodnika. Kartę mówiącą o tym, że no jesteście pełni optymizmu i dobrej nadziei na to, że spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, że wreszcie los się do Was uśmiechnie, że nadejdą te dni, które wreszcie przyniosą uśmiech na Waszej twarzy, tak jak tutaj tego mężczyzny, że zaczną się spełniać Wasze marzenia, najskrytsze marzenia, że wreszcie właśnie los będzie łaskawy, uśmiechnie się do Was i sypnie Wam tam jakimiś niespodziankami z góry, że ta gwiazdka z nieba jednak tam czuwa i być może jakieś życzenia spełni, tak? Karta spełnionych życzeń, karta mówiąca o tym, że mamy nadzieję na lepsze jutro, że wierzymy, że będzie lepiej i że nasza sytuacja, jakakolwiek ona teraz nie jest, może być jeszcze lepsza, tak? Karta gwiazdy, karta szczęścia, karta nowej drogi, takim światełkiem w tunelu jest, tak, ta karta. No i to jest też karta odnalezienia celu w swoim życiu, szczęścia, być może miłości, bardzo optymistyczna, tak? Bardzo lubię tą kartę. Piękna karta, karta gwiazdy, karta spełnionych życzeń. No to idźcie za tymi marzeniami, kochane koziorożce, spełniajcie je, tylko pamiętajcie, nie ograniczajcie swoich możliwości, nie ograniczajcie swoich myśli. Uwolnijcie się z tego takiego pesymistycznego nastawienia do świata. Co na to otoczenie? Otoczenie mamy królową buław, kobietę po 45 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Jakaś kobieta może mieć tutaj wpływ na Waszą obecną sytuację w tym miesiącu. Jest to kobieta atrakcyjna, przebojowa, bardzo taka ambitna, aktywna, może jakaś bizneswoman, być może wspólniczka, a może po prostu partnerka, żona. Kobieta bardzo miła, bardzo zaradna, sprytna, lubiąca sport, nie poddająca się, jak ją wyrzucą drzwiami, to wyjdzie oknem. Królowa buław, szczera, atrakcyjna i bardzo zaradna kobieta, tak? To może być jakaś firma, rozpoczęcie jakiejś działalności gospodarczej, bądź właśnie może ta wspólniczka, o której mówią te dwa denary, także jakaś druga osoba do finansów, tak? Ale na pewno ona ma duże doświadczenie. Jest to ktoś, kto
wiele w życiu przeszedł, ma doświadczenie w prowadzeniu firmy, w prowadzeniu biznesu, doświadczenie zawodowe i ona może Wam tutaj w tym miesiącu dobrze doradzić, tak? Pokierować na odpowiednie ścieżki, żeby wypiąć się ku karierze, tak? Zaraz dopowiemy jeszcze dokładnie, kto to jest. No i Państwa obawy lub nadzieje. Mamy tutaj kartę trzech mieczy. Po tych pięciu mieczach z przeszłości boicie się, że znowu się rozczarujecie, że znowu napaliliście się tutaj tą kartą gwiazdy, tą kartą dziewięciu kielichów, że wreszcie będzie dobrze, ale jednak gdzieś tam jeszcze te czarne myśli tkwią, a jeżeli nie, a jeżeli znowu mnie oszukają, a jeżeli znowu mnie skrzywdzą, znowu mi zranią serce, znowu będę czuł się źle, będę czuł się pokrzywdzony, zraniony, oszukany, rozczarowany tą sytuacją czy osobą, tak? Boicie się, kochany koziorożce, znowu porażki jakiejś, znowu jakiegoś poranienia, oszukania przez kogoś, wykorzystania być może. Wmawiając sobie, że no tak, ja to już mam pecha totalnego, no nic mi nie wychodzi. Nie myślcie tak, nie myślcie tak, nie stawiajcie sobie sami tutaj do siebie, koło siebie, wkoło siebie, przepraszam, muru, ogrodzenia, tak? Nie izolujcie się w swoich myślach. Trzy miecze. Zaraz to powiemy. Ale, moi kochani, miesiąc kończy się pięknie, bo jest szansa, że jednak Wasze marzenia się spełnią, ponieważ kończycie miesiąc przepiękną kartą Asem Denarów. Jest to szansa na super pieniądze, super inwestycje, doskonałe zyski, fajną pracę, stałą pracę przede wszystkim, bo denary to ziemia, czyli coś stałego, trwałego, mocnego, takiego solidnego. Czyli jeżeli będzie praca, jeżeli szukacie Państwo pracy, będzie to praca, no już taką stałą umowę o pracę, nie jakieś śmieciówki. To mogą być zyski finansowe, tak? Jeżeli Państwo lokowali gdzieś pieniądze, jakieś lokaty, inwestycje, to może być zakup nieruchomości, to może być odzyskanie jakichś pieniędzy, które są na przykład nam należne po jakiejś batalii właśnie tutaj dziwnej z jakimiś urzędami być może. Bardzo ładnie. Ogólnie as denarów jest to sukces finansowy i stabilizacja materialna, tak? Dobre wiadomości, wygrane sprawy, jakiś spadek, być może jakiś zapis tutaj, jakiejś ziemi. Wszystko, co związane z materią na najwyższym, bardzo dobrym poziomie, tak? Czego Państwu jak najbardziej życzę, żeby się udało. Ale mam nadzieję, że przy tej dziewiątce tutaj będziecie szczęśliwi. No dobrze, to tak ogólnie. Teraz sobie jeszcze podopowiadamy, co niektóre karty. Co niektóre karty sobie podopowiadamy. Koziorożec, czerwiec. Najpierw może zaczniemy sobie od tej piątki mieczy. Co to takiego w przeszłości się wydarzyło? Ktoś Państwa skrzywdził, albo oszukał, albo wykorzystał. Tak, i tu chodzi o jakieś finanse, o jakieś pieniądze. Być może ktoś pożyczył od Was pieniądze i Wam nie oddał. Być może czekaliście na jakiś kredyt, na jakąś zapomogę, no i niestety się nie udało. Być może liczyliście na premię, na awans. Także ktoś Wam naobiecywał gruszek na wierzbie, no niestety nie wywiązał się z danej obietnicy. Karta równowagi w dawaniu i braniu. Myślę, że chodzi tu o jakieś pieniądze. Ktoś Wam jest winien jakieś pieniądze i po prostu do tej pory migał się od tego, no nie chciał, że tak powiem, rozliczyć się, ale teraz miecz sprawiedliwości tutaj go dosięgnie, tak? I Wy przejmujecie kontrolę nad tymi sprawami.
i być może nawet jakaś osoba tutaj na wysokim stanowisku urzędowym zadecyduje, żeby te pieniądze jednak do Was wróciły, tak? Też tak może być. Chociaż uważam, że to jest Wasza energia cesarza, więc tak czy siak jakieś zobowiązania, które ktoś coś Wam jest winien, wrócą do Państwa, no i Wasza pozycja automatycznie wzrośnie. Dobrze, zobaczmy sobie teraz tego pazia mieczy. O co tu chodzi z tymi wiadomościami, nowymi informacjami? Dziesiątka mieczy. Koniec jakichś problemów, koniec natrętnych myśli. Wreszcie nadchodzi spokój, czyli te wiadomości mogą dotyczyć tego, że jakieś trudne sprawy, które ciągnęły się być może w przeszłości, kończą się, tak? Wreszcie nadchodzi spokój, teraz będzie tylko lepiej. Wszystko już, co złe jest za Państwem, to jest karta bramy, więc te wiadomości dotyczą informacji, że koniec jakichś trudnych spraw, trudnych decyzji być może, sytuacji. Być może wykorzystywania jakiegoś, manipulowania. Coś, co Państwa bardzo przybiło i naprawdę no, umęczyło przez ostatni czas. Być może musieliście się poświęcić też jakiejś sprawie, żeby teraz te sprawy się obróciły korzystnie. Dobrze, zobaczymy sobie teraz te dwa denary. I znowu wychodzi paź mieczy. Paź mieczy. Bliźnięta waga wodnik, trygon powietrza, młoda osóbka. Być może chodzi tutaj o Państwa dziecko, też tak może być. Być może o podjęcie decyzji, gdzie dalej syna czy córkę pokierować. Być może są w roku szkolnym, kończą szkołę podstawową, gimnazjum. No i dalej jest wybór pomiędzy jakimiś dwoma nowymi szkołami, tak? No i będziemy się musieli zdecydować, gdzie tam nasze dziecko posłać. Jeżeli nie tego dotyczy sprawa, mogą być właśnie jakieś nowe informacje napływać na temat dwóch źródeł dochodów, być może podjęcia decyzji, którą pracę wybrać, no jakieś informacje, jakieś nowe urzędowe pisma, jakieś wiadomości będą tutaj w połowie miesiąca odnośnie być może pieniędzy, albo tak jak mówię, nauki dziecka do Państwa docierać. Zobaczmy teraz tą królową buław. Tak, i królowa buław wyjaśniona królem buław, czyli chodzi tutaj o jakąś doświadczoną zawodowo osobę, naprawdę takiego starego wyjadacza, jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, ale to może być też osoba z trygonu ognia, która pojawi się gdzieś w Państwa życiu i być może rozwinie się z tego jakaś znajomość, jakiś romans, jakaś przygoda miłosna, ponieważ buławy to ogień, czyli namiętność, więc jak najbardziej tutaj ktoś może w Państwa życiu się pojawić, zwłaszcza u samotnych koziorożców. Jeżeli wrócimy do spraw zawodowych, jest osoba, która ma doświadczenie w prowadzeniu biznesu, zarządza potężną firmą albo no, piastuje jakieś wysokie stanowisko. No jest to wyższe już stanowisko, tak jak ten cesarz, tak, tutaj, więc być może ktoś tutaj zagwarantuje Państwu też właśnie ten awans, tak, albo pomoże załatwić pracę. Ogólnie będzie się działo, będzie ruch, będzie aktywnie, bardzo dobre finanse przy tym. Co jeszcze? Rozwój, więc firma czy praca, w której Państwo będą zatrudnieni, ma szansę się rozwijać, tak? Czyli to nie będzie jakaś tam mała firemka krzak, która gdzieś tam sobie widnieje na rynku, jest mało zauważalna, tylko jest to jakaś potęga, tak? Jest to już jakaś firma, jakaś pozycja, coś, co jest widoczne i przynosi niezłe dochody. Zobaczmy teraz Państwa obawy, te trzy miecze.
Dlaczego ja tak mówię o sprawach zawodowych, finansowych? Bo zobaczcie Państwo, w ogóle nie mam tutaj kielichów, tak? Praktycznie tylko no, w Waszej głowie to spełnienie swoich zachcianek i swoich marzeń, to szczęście, o którym tak marzycie, takie samozadowolenie, czyli poprawienie swojego komfortu życia i swojego nastawienia i samopoczucia, a reszta kart to jest właśnie intelekt, papiery jakieś urzędowe i denary, coś związane właśnie z materią buławy, działaniem, tak, aktywnością, więc dlatego pod tym kątem to czytanie tutaj prowadzę. Dobrze, zobaczmy sobie te trzy miecze teraz. Paź denarów, czyli albo się martwicie, tak jak już powiedziałam, o swoje dziecko, czy uda mu się dalej spełnić swoje marzenia i dostać się do upragnionej szkoły i kontynuować naukę, kontynuować kształcenie, szlifowanie swojej wiedzy, albo po prostu no, boicie się, czy ta nowa praca, albo te pieniądze, na które czekacie, one do Was przyjdą, tak? Bardzo liczycie na to, że jednak tak, no i kończycie miesiąc tym asem denarów. Ja już nawet tu nie będę dokładać karty, żeby już tu nie mieszać, żeby nic nie wyszło. Zostańmy z tą energią, że ten sukces na koniec miesiąca Was czeka, że te pieniądze, to ta praca, to spełnienie jakieś materialne, na które czekacie, przyjdzie i będziecie po prostu bardzo szczęśliwi, zadowoleni, jak ta jegomość tutaj na tej karcie. To by było na tyle, moi kochani. Życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, sprawdźcie sobie znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus. Jeszcze na zakończenie tylko wybiorę Wam kartę anielską. Poproszę aniołka na koziorożca, na czerwiec. Szczęście w nieszczęściu. Ojej. Ale kurczę. Blady tekst. No. O. O, teraz widać. Już czytam. To, co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. A wyjaśni się, as to gwarantuje. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. No i właśnie nie ograniczajcie się, kochani koziorożce, i nie twórzcie sobie w głowie scenariuszy takich złych scenariuszy, tak? Takich po prostu no, niekomfortowych i takich, które po prostu no, Was dołują i w jakiś sposób zamartwiają, tak? Myślicie pozytywnie, wierzcie w to, że wszystko się uda, że zawsze po burzy wyjdzie słońce i że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się na kolejnych czytaniach. Do usłyszenia.